Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Dominik Durniada. To jest jedna z czterech najlepszych audycji w polskim MMA. Dzisiaj ze mną jest Piotr Michalak. Witam. I Cezary Wojciechowski. Witam. A taki skład oznacza, że dzisiejsza audycja to 30-27, a dokładnie jej piąty odcinek, czyli audycja o sędziach z sędziami. Zaczynamy od gali ACB32, która odbyła się już kilkanaście dni temu. Na tej gali doszło do jednego z fajniejszych pojedynków w tym roku, Petra Jana z Magomedem Magomedowem. I na tej właśnie, w tej właśnie walce, w kolejno trzeciej, czwartej i piątej rundzie doszło do sytuacji, które chcielibyśmy dzisiaj omówić. Zacznijmy po kolei od rundy trzeciej. Tam jeden z zawodników, teraz nie pamiętam, chyba Magomed, atakuje Jana łokciami na obojczyki. I proszę teraz Was o komentarz na temat tej techniki. Czarek. Widziałem tę sytuację. Generalnie nie ma, nie pamiętam, nie przypomniałem sobie, też zajrzałem do Unified Rules. Nie ma wymienionego, nie ma wymienionej techniki jako zabronionej. Oczywiście przy okazji tam też zauważyłem, że jakiś cios wszedł w tył głowy i to jest to zabronione i też jeden cios łokieć wszedł, to znaczy w kręgosłup dostał przeciwnik. To też jest zabronione uderzenie. Natomiast uderzenia w obojczyki, jeżeli to nie jest łokieć 12 na 6, to traktowałbym jak uderzenie w każdy, że tak powiem, w każdą inną kość długą, czy coś takiego, nie wiem, jak kopnięcie w piszczel, czy w kość udową. No jest to, moim zdaniem jest to dozwolona technika. No może wyglądać jakoś tam niebezpiecznie, natomiast jak mówię, nie widziałem tego w żadnych przepisach i do dzisiaj jak gdyby nadal uważam, że to jest technika dozwolona. Mogę się mylić, ale no takie jest zdanie na dzisiaj, nie? Piotrek? No ja tutaj jestem takiego samego zdania, takie ciosy są tylko zabronione u amatorów, bo to jest brzydka kontuzja, złamanie obojczyka. No ten łokieć, tam chyba dwa, może jeden był taki troszeczkę, taki jak 12-6 można było go potraktować, tam nie widziałem, żeby sędzia go upominał. Faktycznie jeden bądź dwa łokcie poszły też w kręgosłup, też nie widziałem na nagraniu, żeby... Nie słyszałem, żeby sędzia, ale oni tam chyba nie mają mikrofonu, więc tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy go upominał. Choć chyba nie, bo za pierwszym tym łokciem, bo tam chyba dwa łokcie nawet w kręgosłup poszły, więc gdyby za pierwszym razem go upomniał, że ma nie bić w kręgosłup, to, bo tam chyba nawet zawodnik się zwracał do sędziego, że go chyba bije po kręgosłupie. Tak można było z nagrania wnioskować. Jeżeli chodzi o obojczyki, no to jest tak jak Czarek mówi, jest to technika dozwolona. Nie spotkałem się z tym, żeby gdzieś to było zabronione w zawodowym MMA. No jest to dość bolesna kontuzja, złamanie tego obojczyka, no ale tak samo niebezpieczne jest kopnięcie w głowę. Okej. To chciałem tylko po prostu rozwiązać to, czy to jest zabroniona, czy legalna technika, bo pamiętałem, że czegoś na obojczyki nie wolno robić. Chyba nie wolno wkładać palcy w obojczyki, tak? Trzymać za obojczyki. Tak. Nie wolno trzymać. To tak samo jak nie wolno trzymać za mniej niż cztery małe stawy. Czyli, nie wolno łapać za dwa palce, czy za jeden palec. I tak samo nie wolno wkładać palcy tutaj w dołek przy tchawicy, tak samo jak i w obojczyki, ale uderzać jak najbardziej można. Okej, a wy w ogóle się spotkaliście wcześniej z takimi uderzeniami, nie wiem, na polskich galach albo gdziekolwiek, gdzie sędziowaliście? No ja się spotkałem z czymś takim i to nie raz, najczęściej... W takiej kombinacji widziałem to pierwszy raz, bo ktoś bił to zza pleców, tak jak był wpięty zza plecy. Najczęściej widziałem to wtedy, kiedy ktoś ma dosiad i po prostu tam stara się ten dosiad kontrolować, jest rozpłaszczony na przeciwniku tym z dołu i wtedy od czasu do czasu właśnie bije, bądź na obojczyk, bądź na bark. Bardziej bym powiedział, że to nie było specjalne celowanie na obojczyk, tylko po prostu uderzanie łokciem, żeby wykazywać jakąś tam pracę z góry, ale spotkałem się z tym nieraz. Okej. Druga sytuacja z tej walki to jest runda czwarta i
trzecia, nie, druga minuta, dokładnie kiedy upływają 2 minuty, sędzia postanawia podnieść pojedynek w sytuacji, kiedy obaj, jeden z zawodników próbuje wykonać sprowadzenie, drugi to broni i pozostają w takiej pozycji na czworaka zawodnica przeciwko siebie, to są w takiej pozycji może z 3 sekundy i sędzia przerywa i podnosi tę sytuację. Czy to jest zgodne z duchem zasad i z duchem gry, Czarek? Generalnie troszeczkę dłużej tam może byli w tym parterze, bo też sobie mierzyłem ten czas, natomiast zdecydowanie za krótko i sędzia ostrzegał ich, czy tam informował, żeby kontynuowali jakąś akcję, bo to też widać na wideo, ale myślę, że robił to może zbyt krótko albo może zbyt intensywnie, bo to nie jest sytuacja, w której jak gdyby ten okres czasu był za krótki, żeby podnosić, że się nic nie dzieje. Faktycznie nic się nie działo, ale przez kilka sekund. Wystarczy wtedy zawodników jakoś bardziej pogonić, a myślę, że żaden z nich po prostu nie chciał ryzykować tego, żeby być na dole, bo znaleźli się w takiej pozycji dosyć nietypowej jak na MMA, bo to było takie trzymanie się w zapaśniczym klinczu na kolanach, powiedzmy, nie? Przepraszam, ja ci przerwę. Oni dokładnie 11 sekund są w takiej pozycji i to jest taka sytuacja, dokładnie tak jak mówisz, tak? Że jeden trzyma za rękę przeciwnika, stara się. Magomedow trzyma za rękę Jana i stara się ją wyciągnąć. Na to Jan stara się do tego nie dopuścić, ale rzeczywiście bardzo rzadko spotykana pozycja w MMA, co nie zmienia faktu, że właśnie tak jak wspominam, to jest tylko 11 sekund. Teraz kontynuuj. Myślę, że jest to zdecydowanie za krótko, żeby zawodników podnosić, natomiast oczywiście trzeba ich poganiać i jak gdyby no bardzo intensywnie. To już mówiłem w poprzednich audycjach, że ja staram się do zawodników krzyczeć jak najwięcej i myślę, że w tym przypadku to by było jak najbardziej na miejscu. Troszeczkę bym poczekał jeszcze na miejscu sędziego. Jeżeli tutaj chodzi właśnie o to podniesienie, to zgadzam się z Czarkiem, że troszeczkę za wcześnie i no i oczywiście tak samo sędzia jest od tego, że w takich sytuacjach, żeby pogonić zawodników, jeśli nie raz, to nawet dwa, bo nigdy nic nie wiadomo, może za sekundę któryś chciał jakąś wyczekać taką chwilę, że drugi, nie wiem, rozluźni trochę może uchwyt czy coś i wykorzystać tę sytuację. Trzeba poganiać. Ja czasami nawet robię mam takie sytuacje, że jeden zawodnik i drugi na przykład trzyma zapiętego tak tarowa, ale widać, że to jest, nie jest dopięte. No generalnie podnieść takiej techniki przecież nie można, bo to jest technika kończąca, tak? Więc nie można podnieść, ale jak widzę, że z tego absolutnie nic nie wynika, bądź czasami jest gilotyna i widzę, że na przykład zawodnik nie ma tam podpiętej tej ręki dobrze pod brodę, tylko po prostu trzyma, no, i nic z tego nie wynika, to ja podpowiadam tym zawodnikom, że nic tutaj, nic z tej akcji nie wynika, musisz coś zrobić, tak? I to zawsze ich jakoś motywuje do tego, żeby właśnie coś zmienić, poprawić czy coś, no bo tak na dobrą sprawę, to wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy w 10 czy 15 sekundzie ktoś idzie po nogi, ten, który jest przewracany, łapie gilotynę, nie zapina jej czysto i tak spędzają w takim uchwycie, kurczę, 5 minut. No, gdyby ich nie poganiać, gdyby czegoś im nie mówić, że muszą coś zmienić, że muszą dążyć tam do czegoś innego, to moglibyśmy mieć bardzo, bardzo nudne pojedynki w MMA. No. Także tutaj sędzia powinien przynajmniej 2 razy ich pogonić. No. Dobra. I ostatnia sytuacja z tej gali, znaczy z tego pojedynku. Jest to, już dokładnie podaję minutę walki. Na 10 sekund przed końcem pojedynku. Piąta runda. Jan atakuje po raz kolejny w Magomedowa głową. Te są dość blisko siebie. Nie w klinczu, ale w bardzo krótkim dystansie. Jeden z ciosów poprzedza Jan uderzeniem głową. Zostaje za to ukarany odjęciem jednego punktu, ponieważ sędzia informuje, że wcześniej już ostrzegał za to zagranie. Niemniej ja bym chciał zapytać, po pierwsze o samo odjęcie punktu też was zapytam, ale w ogóle o całą tą sytuację, bo sędzia tutaj wbiega dość tak, bardzo szybko wbiega, rozdziela zawodników, daje minus punkt i kontynuuje dalej walkę bez w ogóle takiego trochę chaosu w tym wszystkim jest. Więc jakbyście skomentowali całą tą sytuację, Piotrek Michalak. Widziałem, przyglądałem się tej sytuacji tam parę razy.
No bardzo, bardzo ładnie to wyłapał sędzia, że to uderzenie głową naprawdę ja też bym odebrał jako intencjonalne. Jednak nie wiem, czy nie poczekałbym kilku tych ciosów, bo to uderzenie głową nie zrobiło Magomedowi krzywdy, nie było widać, że wywarło na nim jakiegoś większego wrażenia, więc ja bym chyba po prostu poczekał. Zresztą miałem takie sytuacje, że dawałem rozwinąć się jakoś tam akcji i po tej akcji wracałem do tego faulu i wtedy upominałem. Bo no ja takiej akcji bym nie przerwał, bo to właśnie Jan był w natarciu i tam uderzył tą głową. No widać było, że uderzył. Pierwszy raz było niechcąco, drugi raz już moim zdaniem było intencjonalnie. Ja bym to po prostu puścił i wrócił do tego faulu wtedy, kiedy się tam akcja jakoś uspokoi, tak? No nie przerywałbym serii ciosów na pewno. Tylko to widzisz, teraz pytanie, bo to jest piąta runda. Wcześniej już kilka razy sędzia w tej walce ostrzegał o te uderzanie w głowę. Mamy piątą rundę, zostaje kilka sekund do końca pojedynku i tak naprawdę ten minus punkt może zadecydować, bo no, ta walka była bardzo wyrównana, więc ten minus punkt może zadecydować o tym, kto wygrywa pojedynek. To powiedz, czy to w jakikolwiek sposób powinno wpływać na ocenę tej sytuacji? Nie, no tak, zgadza się. Ja nie powiedziałem, że nie dałbym minus punktu, bo właśnie tak jak mówiłeś, kilka razy tam był upominany, żeby właśnie uważać i tego nie robić. Więc minus punkt dany jak najbardziej słusznie. Tylko ja po prostu z racji tego, że to nie był mocny cios, był intencjonalny, ale nie był mocny i nie zrobił przeciwnikowi jakiejś krzywdy. Nie było widać, żeby on nawet na sędziego spojrzał, że uderzył mnie głową czy tam coś. Więc ja bym po prostu pozwolił tej akcji iść dalej i po jakimś tam klinczu czy przewróceniu po prostu bym zatrzymał i wtedy dałbym ten minus punkt. Wróciłbym do tego faulu, nie zatrzymywałbym. Jeżeli to jest kilka sekund właśnie czy kilkanaście sekund przed końcem walki, to równie dobrze dałbym ten minus punkt po gongu. Wróciłbym do tego, bo po prostu nie chciałem przerywać walki, ale dla mnie ktoś sfaulował i zrobił to po raz tam któryś i minus punkt jak najbardziej słusznie. Tylko nie przerywałbym po prostu tej, nie przerywałbym tej akcji. Okej, to właśnie o to mi chodziło. Czy mówiłeś, że właśnie byś wrócił potem do tej sytuacji, ale kiedy tu nie było czasu, a Czarek, twoja interpretacja. No, podobno, no, jak najbardziej też chciałem docenić to, że sędzia to wyłapał, to uderzenie, bo to naprawdę było gdzieś tam w pośród innych ciosów i za to brawa dla sędziego za spostrzegawczość. Natomiast najlepszym rozwiązaniem byłoby pozwolić tej akcji się zakończyć, poza tym, że sędzia najprawdopodobniej wiedział mniej więcej, ile zostało do końca tej rundy, bo to była piąta runda, no i myślę, że sędzia też jakoś wyczuwał, może nawet już był ten sygnał, że 10 sekund. I powinien pozwolić tej akcji się dalej toczyć, bo była bardzo dynamiczna, i odjąć ten punkt już po zakończeniu czasu. A czy to jest piąta runda, czy pierwsza, czy do końca minuta, czy w sensie chodzi mi o to, że to nie ma znaczenia. Jeżeli jest taka sytuacja, odejmujesz punkt i jak gdyby niezależnie od tego, w którym momencie. To tak jakbyś zatrzymał walkę, co nie wiem, mi się zdarzyło ostatnio właśnie na tym forum MMA, teraz sobie przypomniałem, przerwałem walkę gdzieś tam przy ground and pound na sekundę przed końcem. No, bywa, nie? No okej. Ja tutaj kiedyś miałem taką sytuację, jeszcze tylko powiem, właśnie a propos wracania się do faulu. Z tego co pamiętam, to chyba była to walka Jędraczka kontra Kowalski. I tam chyba nawet po minucie chyba wróciłem do faulu, bo bardzo brzydko się złapało siatki Jędraczka, ale akcja tak się toczyła, że nie miałem kiedy tego zatrzymać, nie miałem kiedy, no po prostu nie chciałem tego zatrzymywać, bo nie chciałem psuć ani jednemu, ani drugiemu zawodnikowi akcji i tam byli wszyscy zdziwieni, że za co on dostaje minus punkt, skoro to było gdzieś tam minutę temu, tak? No ale co z tego, że to było minutę temu, skoro sfaulował, ja po prostu dałem się tam rozwinąć tej akcji tak jak ona miała sobie tam, żeby ona tam jakoś fajnie przebiegała, może coś z tego wyniknie. Jak się uspokoiło, to po prostu odjąłem minus punkt. I tak tutaj właśnie też powinien sędzia zrobić. No, nawet jeżeli się ten czas skończy, jest już gong ostatni, to wtedy złapać zawodnika, wyciągnąć tą żółtą kartkę, pokazać, że za to i za to dostaje minus punkt. I tu nie byłoby w ogóle dyskusji, że to jest nieprawidłowe, tak? Że się cofa, to nie powinien przerywać tej akcji. No.
Okej, to teraz pytanie, czy przepisy w jakikolwiek sposób definiują to, jaki może być czas od tego przerwania do. Od akcji do przerwania i ukarania. Dlatego, że na przykład, nie wiem, w piłce nożnej pamiętam, jak jeszcze byłem sędzią piłkarskim, to według zasad z tego roku, kiedy ja zdawałem kurs, było tak, że możesz oczywiście puścić akcję, ale właśnie jest pewien ograniczany czas, kiedy wracasz do tego momentu. Czyli na przykład, kiedy zawodnik tam brutalnie fauluje, ale idą z kontrą cały czas tam koledzy tego zawodnika sfaulowanego, to puszczasz akcję, ona normalnie idzie, ale zaraz po zakończeniu tej akcji musisz wrócić do tej sytuacji i przyznać kartonik. I jest pewien ograniczony czas pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami. Czy w MMA w jakikolwiek sposób się to definiuje? Nie, tutaj może powiem pierwszy. Tutaj, jeżeli chodzi o coś takiego, to absolutnie nie ma to w żadnych przepisach ujętego. Jest po prostu tylko ujęte, że trzeba odjąć ten punkt i tak naprawdę, no tak jak widzisz, tak jak tutaj mamy tą sytuację w walce właśnie Magomedowa, że ten sędzia zaraz nawet przerwał akcję i po prostu dał minus punkt. A ja miałem sytuację, że dałem go po minucie, tak? Bo akcja za akcję, przetoczenie za przetoczenie, nie było kiedy, nie chciałem im psuć po prostu psuć walki, tak? Więc no oczywiście niedopuszczalną rzeczą jest robić to w taki sposób, że ktoś w pierwszej minucie fauluje. I są jakieś przestoje w akcji, kiedy sędzia spokojnie może to zatrzymać i powiedzieć: słuchaj, tam za tamto dostajesz karę i na przykład czeka z tym do końca rundy. No takie coś jest niedopuszczalne z racji takiej, że zawodnik, który ma świadomość, że traci jeden punkt, on na pewno będzie chciał ten punkt odrobić, tak? To jest logiczne i zrozumiałe, więc no niedopuszczalne jest czekać. Na przykład w pierwszej minucie zdarza się faul, a sędzia daje ten minus punkt na przykład na koniec rundy, tak, 4 minuty później, bo jeszcze nie widziałem takiej walki, żeby przez 4 minuty akcja była tak żywa, akcja za akcję, że po prostu nie można złapać oddechu, tak? Więc tak się nie powinno robić. Moje zdanie jest takie, to jest też dowolna interpretacja sędziego, moje zdanie jest takie, żeby dawać ten minus punkt, przerwać akcję wtedy, kiedy właśnie na to jest możliwość, tak? Czyli jest jakieś sklinczowanie, nie wiem, jakieś obalenie, chwila spokoju czy coś. Przecież nie trzeba zawodnika podnosić do góry, wystarczy go tylko poinformować, że ma minus punkt, poinformować sędziów punktowych i tyle. Za długo też z tym czekać nie można, ale to jest, tak jak mówię, no dowolna interpretacja sędziego, nie ma tego nigdzie ujętego. Czarek? Myślę, że Piotr już wszystko powiedział. Okej. Korzystając z tego, że z wami rozmawiam, zapytam, czy wiecie może, kto sędziował na gali Grappler Night Halinov Edition? Nope. Szkoda. Nie, niestety pierwszy raz słyszę coś takiego. Nie no, Grappler Night to już chyba jest trzecia albo druga edycja tej gali. To jest mniejsze oczywiście wydarzenie, ale się pytam was dlatego, bo po pierwsze dodaję właśnie te walki na Sherdoga w trakcie naszej rozmowy, a po drugie, bo były tam aż dwa remisy. I dlatego może nie wiem, się chciałem zapytać, czy może macie jakieś informacje na temat tej gali, to wtedy byśmy mogli następnym razem o tym porozmawiać. No ale nie macie, to trudno, więc przechodzimy do. Dziękuję bardzo za tę wyczerpującą ocenę ACB. Myślę, że to bardzo fajny pojedynek. Właśnie każdy, kto ma okazję, powinien go obejrzeć, bo po pierwsze jest w wolnym dostępie na YouTubie, po drugie walka była świetna, a po trzecie, jak widzicie, jest sporo materiału do rozmowy, chociażby takich sędziowskich spraw i takich kontrowersji, które rzadko się zdarzają. A ja bym chciał, jeśli mogę, chciałbym jeszcze coś powiedzieć. To pytanie od słuchacza, No to jakbyś właśnie mógł. zaraz, to właśnie do tego przechodzimy. Jakbyś się nie pchał Aha, dobra. przed prowadzącego, to byś usłyszał. Dobrze. Przechodzimy do drugiej sprawy zatytułowanej Balacha. To jest pytanie, które zadał jeden z naszych słuchaczy pod poprzednim odcinkiem. Brzmi następująco. Kiedy ktoś broni ręki przed złamaniem, podnosi osobę wyciągającą Balachę do tego stopnia, że jeden jej punkt podparcia jest głowa i gdyby na Gdyby... Dobra, inaczej, nie będę tego czytał dokładnie tak, jak brzmi, bo przepraszam, ale ta składnia jest dla mnie straszna. Dobrze, pierwsze, są dwa pytania tak naprawdę. Pierwsze, czy kiedy zawodnik, który broni się przed balachą, wstaje i wygląda sytuacja w ten sposób, że ten zawodnik, który wyciąga balachę, ma opartą tylko głowę na ziemi, to czy on znajduje się
w pozycji parterowej i jak to się ma do przepisów, które mówią o kilku punktach podparcia. Nie wiem, Kogo czy pyta? kto ma mówić pierwszy. Pierwszy ostatnio mówił Czarek, więc teraz ty, Piotrek. Albo nie, właśnie Dobra. Piotrek mówił, to ty Czarek. Okej. Wiesz co, generalnie ja gdzieś tam sobie chciałem nie tylko swoją wiedzą się poprzeć, ale też może czymś gdzieś tam z netu znalazłem artykuł sprzed 3 lat ze strony MMA Corner pana Roba Hintza, który gdzieś tam pisze o tym, że zawodnik znajdujący się w parterze to jest zawodnik, który dotyka maty inną częścią ciała niż podeszwa stopy. Podobnie jak to jest powiedzmy w sumo, nie wiem czy ktoś się interesuje. Więc sytuacja, w której ktoś stoi na głowie, stoi na jednej ręce, nie wiem, na czymkolwiek innym niż podeszwa stopy, jest w parterze i nie ma już jak gdyby tej definicji 3 punktów podparcia, bo ona się jak gdyby nie do końca sprawdzała, a w tym momencie, no jeżeli zawodnik wyciąga balachę i ten drugi go podnosi, żeby tam, nie wiem, jak było ujęte, bronić się przed złamaniem ręki, no to dla mnie to byłaby no jakaś straszna sytuacja, gdzie gość, co ma mu stąpa zrobić i będzie okej, okay? No nie, to jest grounded opponent i nie wolno go kopać w głowę, może się to najwyżej do niego zbliżyć, go uderzyć ręką, no ale to powiedzmy nie będzie grało, nie zgrywało się z tą ucieczką z tej balachy, więc to jest zawodnik, który znajduje się w parterze, więc nie wolno go kopać ani nogą, ani kolanem w głowę. Tak, dokładnie tak jak Czarek mówi, stójka, a wtedy możemy kopać o głowę, jest wtedy, kiedy dwie stopy stoją na macie. Jeżeli to jest stopa i ręka, to to też jest uznawane jako już ground game, tak? Czyli już wtedy kopać w głowę nie wolno. Czy to jest tyłek i wszystkie kończyny są podniesione, czyli tyłek, jeden punkt podparcia, też nie wolno. I tutaj tak samo to się ma do tego, że ktoś tam czubkiem głowy dotyka do maty. Znowu inaczej to mogłoby wyglądać, gdyby broniący się przed balachą podniósł na tyle wysoko, że oderwałby zupełnie od ziemi swojego przeciwnika, zupełnie od ziemi i na przykład wtedy próbując stanąć na jednej nodze, ja wiem, że to fizycznie jest w ogóle trudne do wykonania, bo wtedy trzyma się przecież kogoś na swojej ręce, ale i wtedy chciał go kopnąć w głowę, no to wtedy nie ma, wtedy ja uznałbym to jako legalne kopnięcie na takiej samej podstawie, jak na przykład jeden zawodnik wyskakuje, odrywa się zupełnie od maty i chce jakimś latającym kopnięciem kogoś zgasić, a ten ktoś w tym momencie robi jakąś obrotówę i jego trafia w głowę, tak? Czyli w zasadzie nikt nie dotykał maty, ktoś został kopnięty w głowie. Gdyby go podniósł zupełnie i go kopnął w głowę, to wtedy okej. Ale jeżeli nie dotyka jakąkolwiek inną częścią ciała niż stopy maty, jest to uznawane jako walka w parterze i wtedy kopać w głowę nie wolno. A propos właśnie stąpów, to jak to teraz Czarek powiedział, miałem taką sytuację, to było w Nalciku na ACB, już nie pamiętam, które to ACB było właśnie, tam była taka sytuacja, że broniący balachy wstawał i ten, który próbował wyciągnąć tą balachę, był oparty tylko na głowie i na karku, tak? I ten broniący tak jakby no, tak jakby zrobił mu stąpa na twarz, tak? Więc dziwna sytuacja dla mnie, bo ja nie wiedziałem, co ja mam z tym zrobić, w sensie takim, no bo gdybym to zupełnie zatrzymał i ich rozdzielił, no to taką samą karę daję temu, który ciągnie tą balachę, więc tylko podszedłem do niego, wiedziałem, że tak robić nie może. On zrobił to drugi raz, ja mu za to odjąłem 2 punkty, on zrobił to drugi raz, ale no musiałem już to przerwać i rozerwać. Dlaczego? Bo zawodnik, który broni te balachy, zrobił to raz za razem, mimo moich komend, że ma tego nie robić, więc nie mogłem, zmarnowałem oczywiście technikę kończącą tego, który ciągnął tą balachę, ale nie mogłem też pozwolić, żeby tamten robił mu stąpy na twarz, tak, nielegalnie, więc po prostu zostały mu odjęte 2 punkty i walkę wznowiłem od stójki, tak. Nie mogłem wznowić jej z powrotem od balachy. Dlaczego? Bo tam już łokieć troszeczkę był wysunięty za linię bioder, więc tak naprawdę jak on stał i próbował zrzucić tego, który próbuje go skończyć, nie,
Nie mógłbym odtworzyć dokładnie takiego miejsca właśnie tej dźwigni, tak? Gdzie ma być ten łokieć przy linii bioder, czy za, czy coś, więc po prostu dałem to od stójki z racji tego, że to był intencjonalny, brutalny faul i także wziąłem to pod uwagę, że zmarnowałem pozycję dominującą właśnie tego, który próbował tą balachę wyciągnąć, tamten dostał minus 2 punkty. No właśnie, to wyprzedziłeś drugą część tego pytania, bo ona właśnie brzmiała, że gdyby takie nielegalne kopnięcie się pojawiło, to czy sędzia powinien zareagować, mimo że jest zapięta technika, czy powinien poczekać i dopiero potem przyznać? Także tu jakby wyjaśniłeś tę sytuację. Czarek, jaki jest twój komentarz do tego? Do drugiego pytania, gdyby, tak? Do drugiej części. Tak, do tej części właśnie, kiedy już zawodnik wykonuje ten atak. No podobnie, uważam podobnie jak Piotrek, który zauważyłem, że ma umiejętność budowania tak zwanych barokowych zdań. Tak, to prawda, jest naprawdę dobry. Jeszcze powiedział ręka i to mi bardzo się spodobało. No, nie mogłem tutaj się ze śmiechu powstrzymać na tym piękne pronunciation. No, kontynuuj. Nie, już dziękuję. W sensie to wszystko. Zgadzam się z Piotrkiem po prostu. No. No. Piotrek, będziesz za każdym razem teraz mówił jako drugi, bo przez ciebie Czarek nie może się w ogóle popisać swoją wiedzą. Znaczy tu się w sumie popisał tym artykułem, ale właśnie myślę, że dlatego ten artykuł też powstał i odchodzi się od kilku lat od tej archaicznej trochę archaicznego kształtu zasady mówiącej o 3 punktach podparcia, bo rzeczywiście to nie wyczerpuje wszystkich znamion i wszystkich możliwych sytuacji, które mogą zaistnieć w oktagonie, dlatego teraz te zasady są konstruowane w bardziej dokładny sposób. Przechodzimy dalej do UFC w Zagrzebiu. Chciałbym tylko jeszcze króciutko chciałem powiedzieć, no tak, że oczywiście, nie byłbyś właśnie sobą. Ostatniej audycji, gdzie troszeczkę czułem się, że tak naskoczyliście na mnie, więc bardzo się rzetelnie przygotowałem teraz do tej audycji, więc może faktycznie Czarek ale, niech mówi pierwsze, ja będę tylko dodał. Ale nie będziemy na ciebie naskakiwać, jak ty się będziesz rzetelnie przygotowywał w oktagonie, a nie tutaj. Dobrze, przecież nikt na ciebie nie naskakiwał ostatnio, tylko... Nie, no żartuję, no. Spokojnie. No. Dlatego też audycji nie było 2 tygodnie, bo Piotrkowi było przykro. Idziemy bałem dalej. Się, bałem się wystąpić. Idziemy dalej, no za chwilę dojdziemy do X-Cage'a, więc wiesz, i tak dostanie tym razem po uszach. Idziemy do UFC w Zagrzebiu, gdzie chciałbym omówić 3 albo 2 rzeczy, bo nie pamiętam teraz... No ja wiem, że 3, tylko właśnie tej drugiej nie pamiętam ja sam walki, ale to za chwilę do tego wrócę. Najpierw Curtis Blaydes i Francis Ngannou i to, co wyrabiał sędzia w tym pojedynku. Przypomnę tylko, że Curtis Blaydes został dość paskudnie uderzony w oko i no nie da się ukryć, to nawet było w telewizji, myślę, widać, że nie widział na to oko, przy czym starał się robić wszystko, żeby oszukać lekarza i kontynuować dalej pojedynek. I właśnie, i tu pojawia się sędzia, który... Zamiast słuchać tego, co mówi lekarz, który mówi o tym, że no, zawodnik oszukuje i nie może dalej kontynuować pojedynku, to powiedział starał się przez chwilę przekonać lekarza do tego, żeby jednak puścił ten pojedynek. Powiedzcie, po pierwsze, jakie są kompetencje sędziego w takim wypadku, a po drugie, no jak co wy sądzicie o tej sytuacji? Pan sędzia, żebyśmy nie byli gołosłowni, Kevin Sataki. Tak jest. Kompetencje wyglądają w ten sposób, że jeżeli jest taka potrzeba, wzywasz jako sędzia lekarza do oktagonu w przerwie, czy tam w wypadku rozcięcia, czy generalnie jakiejś tej podobnej sytuacji w trakcie rundy i opierasz się na jego, jak gdyby, nazwijmy to szybkiej diagnozie. I w tej sytuacji, kiedy też nawet to było, jak mówię, widać, że Blaze oszukiwał, bo tam ściemniał ile palców widzi, a no generalnie to oko było już zamknięte jak gdyby i uniemożliwiało mu kontynuowanie w normalny sposób walki i była to nazwijmy kontuzja spowodowana legalnymi uderzeniami, więc kończymy pojedynek w tym momencie i tak to wygląda. A czy Kevin Sataki chciał, może nie był pewien do końca swojej decyzji, a być może chciał po prostu w jakiś sposób to przedłużyć i jak gdyby tam zupełnie do końca pozwolić Blaze'owi walczyć. Może nie chodzi o pochylenie oka, ale w miarę podobna sytuacja była na wspomnianym przez ciebie X-Cage'u, gdzie sędziowałem w środku walkę Lewandowskiego, który miał dosyć duże rozcięcie i też tam w wyniku jak gdyby legalnych ciosów, a
opierając się o opinię lekarza, przerwałem ten pojedynek i jak gdyby zakończył się w ten sposób przegraną dla tego chłopaka, który był rozcięty dla Lewandowskiego. Więc sędzia po prostu wzywa lekarza, opiera się na jego, wspomaga się w bardzo taki, powiedzmy, konkretny, solidny sposób, bo sam nie ma w tym kierunku wykształcenia medycznego, ale wspomaga się opinią i wydaje, podejmuje decyzję. Sataki chyba chciał troszeczkę tam może przedłużyć ten pojedynek. Tak mi się wydaje, że, ale no nie wiem, musielibyśmy zapytać pana Kevina. Teraz ja, tak? Jakie ma sędzia kompetencje? Sędzia jest jedynym człowiekiem w klatce, który zatrzymuje walkę, kiedy może wezwać lekarza. Nikt tam z zewnątrz tej walki zatrzymać nie może. Jednak jeśli już dochodzi do takiej sytuacji, że lekarz przychodzi i lekarz mówi, że zawodnik nie będzie walczył, nie powinien już walczyć, że nie może walczyć, no to jest sprawa prosta, no to po prostu zawodnik nie może walczyć, bo po to jest lekarz. Tak jak Czarek powiedział, sędzia nie ma wykształcenia medycznego, więc nie on tutaj decyduje. My jesteśmy tam po to w środku, żeby dbać o ich zdrowie, żeby nie robili sobie za dużej krzywdy. Oczywiście ten uraz był spowodowany legalnymi uderzeniami, więc tutaj nie ma mowy o czymś innym, o innym zakończeniu walki, jak po prostu właśnie poddanie przez decyzję lekarską. Nie wolno natomiast, nawet bym powiedział, że nie to, że się sędzia wspomaga taką decyzją. Jeżeli wchodzi już lekarz i lekarz, jeżeli lekarz wchodzi do środka i ogląda zawodnika, to wtedy on już mówi, czy ktoś może walczyć, czy nie może walczyć. My nie jesteśmy, tak jak właśnie Czarek i ja mówimy, nie mamy wykształcenia medycznego, my nie wiemy, czy jemu się może coś stać, czy to jest niebezpieczne dla jego zdrowia. My nie możemy podejmować decyzji, że lekarz powiedział, że on nie może walczyć, ale zawodnik chce walczyć. No to teraz przypuśćmy sobie, że nie wiem, Anderson łamie nogę sobie na Whitemanie, tak? Lekarz wchodzi i mówi, nie, no przecież on nie może walczyć, a my mówimy, nie, będzie skakał na jednej nodze i go po prostu rozwali ciosami. No przecież takie coś jest niedopuszczalne. Jeżeli już wchodzi lekarz i jest taka sytuacja, że ten lekarz musi obejrzeć zawodnika, bo coś jest z nim nie tak, coś się dzieje, coś zagraża jego zdrowiu, to wtedy decyduje lekarz, czy można to dopuścić do walki, czy nie. I tyle. Tutaj nie powinien w ogóle dyskutować z lekarzem na ten temat. Jedno zdanie a propos tego, co Piotrek powiedział na początku, że sędzia tylko może przerwać pojedynek. Jest jedna sytuacja, w której nie sędzia przerywa pojedynek i to jest rzucenie ręcznika. A, no tak, zgadzam się. Tutaj muszę ci przybić piątkę. No tak, no ale to właśnie... No czyli, ale no to czekajcie. Czyli teoretycznie sędzia mógł zadecydować, że co prawda on nie widzi, ale może walczyć dalej, tak? Nawet jak doktor... Bo doktor jest jakby organem pomocniczym w tej sytuacji, który tylko sugeruje, tak? Nie ma mocy sprawczej do skończenia pojedynku. Wydaje opinię. Nie, nie, nie. To tak. Lekarz ogłasza wynik, czyli skończenie pojedynku, sędzia. Ale to lekarz, jeżeli już wchodzi do środka i lekarz do sędziego mówi, słuchaj, stary, ten gość nie może walczyć, to sędzia nie ma prawa, żeby powiedzieć lekarzowi nie, ale moim zdaniem z nim jest wszystko w porządku. Bo teraz gdyby zaistniała taka sytuacja, jaka tam... Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na pewnej tam walce, która miała właśnie też miejsce w zeszłym tygodniu, dochodzi do takiej sytuacji, że wchodzi lekarz i mówi, że ten gość nie może walczyć, a sędzia mówi, nie, nie, moim zdaniem jest wszystko w porządku i potem się dzieje tragedia, to taki sędzia powinien siedzieć tak naprawdę. Przerwać pojedynek na to, żeby wszedł lekarz, może tylko sędzia. To sędzia nie może gdzieś tam latać w koło oktagonu, kazać sobie otworzyć drzwi, wejść do środka i powiedzieć stop, czas, ja chcę go obejrzeć. Od tego jest sędzia, ale jeżeli już wchodzi ten lekarz i lekarz mówi, on nie może walczyć, to nie ma z lekarzem żadnej dyskusji. A to jaki to jest lekarz, to już jest kwestia też organizatora, że to musi być ktoś doświadczony, nie jakiś, nie wiem, powiedzmy tylko i wyłącznie, ja tutaj nie chcę nikomu ubliżać, że może ktoś jest niekompetentny, na przykład jak ratownik medyczny, ale ratownik to jest ratownik, lekarz to jest lekarz. I tutaj to, żeby był bardzo dobry lekarz i doświadczony, jest już w gestii organizatora. Niemniej jednak jest niedopuszczalna sytuacja, jeśli lekarz mówi, że zawodnik
walczyć. Nie może, a sędzia z nim próbuje dyskutować, że nie, ale tutaj może jeszcze niech sobie walczą, tutaj jest wszystko okej, on tylko nie widzi na jedno oko. Oczywiście jest, mógłby walczyć, gdyby lekarz powiedział, on może walczyć, no, jest zawodnik, który walczy bez ręki, no tak samo może ktoś mieć zalepione oko, jeżeli lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań, że to jest tylko jakaś tam opuchlizna, że może z tym okiem się nic nie stać poważnego, to jeżeli zawodnik chce bić się tylko z jednym okiem, tak, no, ograniczenie pola widzenia jest duże, ale jeżeli on chce, dobrze, niech się bije, ale jeżeli lekarz mówi, że to zagraża jego zdrowiu, kategorycznie walkę trzeba przerwać bez żadnej dyskusji. Tak. Czarek, czy cokolwiek do dodania? Nie, już nie. Właśnie, dobrze. No to kolejna sprawa z tej gali to Alejandro Perez i... Alejandro. Alejandro, kolego. A nie Alejandro? Alejandro. Na pewno? No jak... tak jak... Ale Aleksandra. Ale ładna. Nie no, wierzę ci, bo nie wiem, czy portugalska i a nie, bo on jest Meksykaninem, no to po hiszpańsku Alejandro, na pewno. Mexico. Dobra, Mexico City. No, okej. Viva Mexico w takim razie i przechodzimy do walki właśnie Alejandro Pereza i Jana Entwistla, dobrze? Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. W której sędzią był Grant Waterman i właśnie o decyzji tego sędziego chciałbym porozmawiać. Tuż na samym początku pojedynku Ian, który ma tylko jedną broń, czyli ataki na nogi, właśnie wykonał kilka tych ataków. Kiedy Alejandro się obronił przed wszystkim, uciekł do stójki, to Ian wstał i dosyć wyraźnie gestykulował i sugerował sędziemu, że Meksykanin jest czymś obsmarowany i poprosił go o sprawdzenie. Grant Waterman przerwał ten pojedynek, odesłał zawodników do neutralnych narożników, ściągnął rękawiczki i sprawdził, czy Perez na pewno nie ma na sobie tam żadnej oliwki, czy też innego środka poślizgowego. Powiedzcie, jak byście skomentowali tę sytuację, bo mi się naprawdę niezwykle spodobało to, w jaki sposób to Grant Waterman rozwiązał. Piotrek, może? Na pewno nie, Piotrek? Proszę. Na pewno? Tak, okay. Czarek, no to ja na pewno coś dodam, a jak ja już coś powiem, to pewnie znowu... No, to Czarek, ty pierwszy znowu. To no, oczywiście masz rację, że bardzo fajna była reakcja doświadczonego sędziego Watermana. Natomiast to też troszeczkę ryzykowne, żeby przerwać pojedynek na wniosek jednego z zawodników. Oczywiście to była dobra decyzja, ale też teoretycznie może być taka decyzja, w której zawodnik po prostu chce odpocząć i zasygnalizuje, ej, w ogóle przeciwnik jest czymś wysmarowany. To mu da tam kilkadziesiąt sekund na to, żeby odpoczął. Tutaj tak akurat może nie było, ale to była dobra decyzja. To też przypominam przy okazji, co mówię, że zdjął rękawiczki, bo widziałem już nie tylko w Polsce, nie będę wymieniał nazwiska sędziego, ale widziałem też na gali UFC, kiedy sędzia sprawdzał ten techniczny zawodnika, czy jest wysmarowany w rękawiczkach. Więc to się zdarza, powiedzmy, nawet w tych najlepszych organizacjach. Także tutaj decyzja była jak najbardziej słuszna. Aczkolwiek mówię, trzeba być pewnym tego, co się robi, bo może zawodnik tam ściemniać, nie? Piotrek? No tak, tutaj to jak Czarek mówi, no dość ryzykowne, zwłaszcza przerywanie na wniosek zawodnika, zwłaszcza w sytuacji, gdzie przed wejściem do oktagonu zawodnicy są przecież sprawdzani przez sędziego, który sędziuje następny pojedynek, tak, w środku, więc ale wszystko, ale umówmy się, wszystko może gdzieś tam umknąć uwadze, nie ma ludzi nieomylnych, to już mówiliśmy ostatnim razem, tak, więc no jak najbardziej, ja zrobiłbym tak samo, gdybym zobaczył czyjąś minę, że jest tak bardzo zdziwiony, że ktoś mu ucieka z jakiejś tam że może być podejrzenie, że jest czymś tam wysmarowany, no to zrobiłbym to samo. No. Łatwiej jest wziąć rękawiczki, sprawdzić, niż potem wiecie, no ulegać jakiejś tam... Gdyby na przykład okazało się, że to jest prawda, prawda, no to... że ma czymś posmarowane te nogi, więc wtedy to taka lawina trochę nieprzyjemnych komentarzy spadłaby na sędziego, tak, który tego nie sprawdził, a mógł, a to wystarczyło tylko zdjąć rękawiczki. Więc jak najbardziej reakcja prawidłowa, choć podejrzewam, że tam
No co, no, to nie jest brazylijskie jiu-jitsu w kimonie, gdzie sobie można za gacie kogoś przytrzymać, tak? No tutaj to jest MMA, biją się tylko w samych spodenkach, więc to normalne, że ciało jest spocone i a bardziej mi się wydaje to, że po prostu Jan tam trenował to bardzo namiętnie i po prostu dlatego, że mu się nie udało tego skończyć, no to sam pewnie nie mógł w to uwierzyć, że ktoś mu z tej techniki ucieka i tak zasugerował sędziemu, no i tyle, ale reakcja jak najbardziej prawidłowa. Oki. W takim razie druga sprawa z tego pojedynku, bo mówiliście przed chwilą o... Trochę to jest inna sytuacja, trochę się wiąże, dlatego że ewidentnie było widać, że Alejandro Lopezowi te kostki tam strzeliły w tym pojedynku. Zresztą my tam na miejscu w ogóle pokusiłbym się o stwierdzenie, że było słychać, jak te kostki strzelają. I chciałbym zapytać was, zresztą zaraz po pojedynku, Alejandro siada na tyłku i wstawia sobie te kostki, po czym jeszcze wstaje i pierwsze trzy kroki idzie bardzo niepewnie i te kostki mu uciekają na boki, bo widać, że są powyciągane. Czy sędzia właśnie, mówiliśmy tu o kontuzjach, o przerwaniu lekarzy i tak dalej, czy sędzia widząc na przykład właśnie, że zawodnikowi strzeliła kostka, wiadomo, że kiedy strzela, nie wiem, ręka czy noga, no to jest poddanie techniczne i sędzia ma prawo wkroczyć i przerwać pojedynek. Czy w sytuacji, kiedy te stawy zostają wystawione na przykład, tak jak tutaj, czy na przykład też mieliśmy kilka lat temu, nie, rok albo dwa lata temu przykład Jędrzeja Łapawy, któremu wyskoczył bark i został nastawiony w narożniku. Czy w takich sytuacjach również sędzia ma prawo wkroczyć i przerwać pojedynek, jeśli jest pewien, że te stawy zostały wyciągnięte ze swojego naturalnego ułożenia? Czarek. Czarek. Strzelające kostki Alejandro Pereza, tak? To tak. Okej. Okay. Wiesz co, no, sędzia, jeżeli widzi coś takiego, to oczywiście może jakoś tam interweniować. I tutaj to też można połączyć z poprzednim wątkiem. Jak najbardziej może się wesprzeć opinią lekarza. Bo jeżeli widzi to, że coś jest nie tak, że jak to mówisz, że mu uciekały te kostki czy cokolwiek, no generalnie widzi, że tam coś nie działa tak, jak powinno anatomicznie funkcjonować, może wtedy wezwać lekarza, który podda szybkiemu badaniu takiego zawodnika i wyda swoją opinię i tyle. To się odnośnie też tyczy, no może wybity bark widać to ewidentnie, czy łatwiej to zauważyć niż po zrywane tam jakieś wiązadła w kostkach. Ale mówię, no jak najbardziej może przerwać i tylko że wtedy to już przydałoby się tego lekarza wezwać, bo sędzia, to już nie będę powtarzał tego, co mówili Piotrek i ja, i lekarz jest do tego, żeby pomógł, nie? No tak, no zgadza się. Tutaj tak jak Czarek to zauważył, wybity bark widać ewidentnie, że on jest wybity, tak samo jak ty powiedziałeś, na przykład strzelająca ręka, tak? Jeżeli wyłamie się ręka w łokciu, to też jest to widoczne, więc nie trzeba, nie wiem, jakiegoś specjalnego oka czy oka lekarza, żeby zauważyć, że coś jest nie tak. Wtedy sędzia przerywa i wzywa tego lekarza, tak? Bo widzi, że coś jest nie tak. No, strzelająca kostka. Słuchajcie, ja jak wstaję rano i się przeciągam, to też mi kostki strzelają, a z nimi jest wszystko w porządku, więc no tutaj. Poza tym to jak ta akcja też przebiegała, czyli miał założone swoje kolano, że piszczel miał na brzuchu rywala i kładł się jeszcze na nim, to on sam sobie skręcał to kolano i to było widać, że to kolano go bardzo boli. No niemniej jednak, jeżeli nie sygnalizuje zawodnik, sędzia nie jest w stanie zobaczyć, że ta kostka jest wygięta zupełnie w drugą stronę. No słyszy, że coś strzela. Ale jeżeli zawodnik nie sygnalizuje absolutnie, że coś jest nie tak, że coś go boli, no to mówię, to równie dobrze można to potraktować jak moje strzelające kostki rano, tak? Więc no tutaj nie doszukiwałbym się niczego złego, ale tak, sędzia, tak jak Czarek powiedział, sędzia widząc wyraźną kontuzję, może walkę przerwać i wezwać lekarza, a nawet powinien, nawet nie to, że może, tylko powinien. Jednak była walka, ja nie pamiętam, z kim walczył Kurczewski, gdzie
gdzie założył, ja nie wiem, czy nie z Kałuszyńskim, kurczę, no nie pamiętam. Miał założony klucz na stopę i uciekał zupełnie w drugą stronę, że ta kostka mu po prostu strzelała tak, że słyszeli chyba w czwartym rzędzie. I to też nie zostało przerwane, ponieważ no, strzelała mu. Nie było widać, żeby ta kostka gdzieś tam mu coś wyskoczyła. No po prostu strzelała. Zawodnik nie sygnalizował absolutnie żadnego bólu. To, że go bolało po gali, po walce, no normalne, że go bolało. Nie sygnalizował absolutnie nic takiego, że go boli. I walka nie została przerwana. I tak samo jak tutaj. Mówię, nie doszukiwałbym się niczego. Jeżeli coś strzela, a zawodnika to nie boli, każdy ma tą ruchomość stawów inną. Jeden może się podrapać, jak mu zakłada ktoś kimurę, potrafi się podrapać palcami po potylicy, a drugi tylko delikatnie 10 centymetrów nad linię pleców podniesiesz rękę i już odklepuje. Także tutaj no, wszystko ok. Dobrze. Czarek, chcesz coś dodać? Jakiej potylicy? Nie, nic nie chcę dodać. Miałem taką, naprawdę, gościu miał Dobra, ja tak, to wiem, już... dobra. Ja też wierzę, ja też wierzę. Piotrek, wierzymy ci, ale przejdźmy dalej. Dobra, już nie mówię, no. Skoro jesteśmy przy Grancie Watermanie, to nie możemy również nie wspomnieć o tym, że na tej samej gali w pojedynku Jareda Kaloniera z Cyrilem Askerem, wydaje mi się, że zdecydowanie za późno przerwał pojedynek. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest wasz stosunek do tej sytuacji. Mógł sobie darować, znaczy darować. Ten łokieć, tam wszedł jeden łokieć w parterze, taki bardzo mocny, bo wszedł jeden, może przypomnę, zaczynam od, tak powiem, dupy strony. Był knockdown, taki solidny, po którym jeszcze weszły dwa ciosy, które zabiły zawodnika. Znaczy inaczej, był w ogóle, to ja mogę tak bardziej opisać, że był najpierw knockdown i Jared Cannonier chyba był przekonany, że ta walka zostanie w tym momencie przerwana. Zresztą Asker też opuścił ręce i trochę taka sytuacja jak z ostatniego pojedynku Marka Hunta, tak? Że Mark Hunt po prostu zobaczył, że zawodnik leci na ziemię bezwładnie i poszedł sobie dalej. Tak samo teraz Jared Cannonier, jak zobaczył, jak uderza Cyril Asker o ziemię, chyba nie chciał kontynuować, ale sędzia nie wkroczył, więc doskoczył do niego i lądują raz, dwa, trzy, cztery, pięć ciosów, z czego cztery łokcie na twarzy Cyrila i zupełnie go odłączają. I No więc teraz. mówię, no tam gdzieś te ostatnie ciosy mógł sobie darować, w sensie sędzia mógł przerwać wcześniej. Być może, znaczy nie powiedziałbym, że to było jakieś super drastyczne i powinniśmy na ten temat nagrać, wiesz, cztery audycje. Generalnie troszkę za późno. No, to jest bardzo doświadczony sędzia, co mówiliśmy przy poprzednim pojedynku. Tutaj troszeczkę za późno zareagował. Na szczęście nic się nie stało nikomu, więc okej. Okej. Piotrek, ty widziałeś? Tak, no tutaj jeżeli chodzi o to, ja też miałem kiedyś taką sytuację, no tak jak Czarek mówi, no te dwa, trzy ciosy za dużo, generalnie po takim jakimś ciężkim knockdownie, jeżeli zawodnik dostaje tam ten jeden cios i drugi też jest bez odpowiedzi, bez niczego, no to po prostu trzeba taką walkę przerwać, no zdecydowanie te dwa, trzy ciosy za dużo. Natomiast też nie można tak robić, że knockdown kończy też walkę w momencie, kiedy widzi się zawodnika, że zawodnik ma jeszcze jakiś tam przytomny wzrok. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że po high kicku upada facet, ale jak upada, ja byłem bardzo blisko tego, ale jak upada, ja się centralnie na niego patrzę, on się spojrzał na mnie i nie było tutaj, właśnie zawodnik, który kopnął tego high kicka, tak jakby się odwrócił właśnie, że on już się tam nie chce bić, ale ten zawodnik, który upadł, był zupełnie przytomny, to go po prostu zcięło, ale był przytomny, więc no, wiesz, gdybym to przerwał, to zaraz by była jakaś pretensja, że dlaczego, bo mogłem się bić, więc ja po prostu, ten, który się odwrócił, patrzy się tak na mnie, ja mówię, no walka trwa. Więc dopadł tego, rzucił się na swojego przeciwnika, który leżał na dole i tak, i po drugim ciosie przerwałem, bo no dziwna sytuacja, kurczę, dlatego, że ten, który upadł, chyba myślał, że knockdown tak naprawdę kończy walkę, no ale niestety to była walka zawodowa, nie amatorska.
I on myślał, że to już jest koniec, że nic już mu się tam nie stanie, więc on chciał się bronić po pierwszym ciosie, ale niestety drugi był na tyle mocny, że nie odcięło go zupełnie. On był zupełnie przytomny, z tym, że odechciało mu się walczyć. Tak samo jak tutaj. No, jest knockdown, ale widzisz, że sędzia jest najbliżej tego, tak? To żadna kamera tego nie pokaże, bo niestety kamery są na słupkach. Sędzia jest najbliżej i on widzi tego zawodnika centralnie. Czy on ma szansę do tego, żeby wrócić do tego pojedynku? Czy nie ma szansy, żeby wrócić do tego pojedynku? Więc tutaj to, że on tego nie przerwał zaraz po knockdownie, okej, no ale te 2-3 ciosy mógł przerwać trzeci. Po drugim ciosie w zasadzie można było tą walkę, nawet powinno się przerwać. No tak jak mówiliśmy w poprzedniej audycji, no nie ma ludzi nieomylnych, żeby nie wiem kto jak był doświadczony, czasem zdarza się tak, że po prostu gdzieś tam ta sekunda czy półtorej sekundy spóźnienia zaważy na tym, że jest potem o czym gadać. No. I doskonale, dziękujemy Ci Piotrek, dzisiaj naprawdę przechodzisz samego siebie, jeśli chodzi o to, jak dużo przykładów do każdej sytuacji podajesz z własnego życia, dziękujemy Ci bardzo za to. Bardzo dziękuję. A teraz przechodzimy do Nie chcę za to pieniędzy nic. Dobrze. Przechodzimy teraz do właśnie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli gali X-Cage i pojedynku Damiana Domachowskiego z Damianem Pomocką, w którym Damian Domachowski zapina trójkąt nogami na ciele Pomocki, oczywiście jest za jego plecami, i atakuje go serią łokci na głowę, przy czym Pomocka większość moim zdaniem tych ciosów przyjmuje na podwójną gardę, którą zasłania głowę. Sędzia Piotr Michalak, znacie człowieka, dość popularny sędzia polski, przerywa pojedynek. Pomocka jest niezbyt zadowolony z tej sytuacji. I teraz Czarek, jaka jest twoja ocena tej sytuacji? Ja miałem szczęście i przyjemność widzieć ten pojedynek na żywo spod klatki. I uważam, że to było dobre przerwanie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zabrakło tam, jak gdyby słowo nie stało się ciałem, mam na myśli słowa inteligentna obrona, takowej tam nie było. Gdzieś być może Damian Pomocka uderzał nieśmiało łokciem w udo Damiana Domachowskiego, ale to też nie brałem tego pod uwagę jako obronę. A dwa, że można było z tej sytuacji bardzo klarownie i układu, jak to wszystko wyglądało, wywnioskować, że po prostu pan Damian Pomocka już się nie chciał bić. Uważam, że to było dobre przerwanie, bo i jak gdyby pozycja i ciosy Damiana Domachowskiego, ilość tych ciosów, wszystko tam się zgadzało. Ja tutaj nie widzę kontrowersji. Oczywiście, jeżeli zawodnik lub jego trener lub ktokolwiek tam, znaczy no nie wiem, zawodnik, trener lub menadżer być może mieliby jakieś obiekcje wobec jakiejkolwiek decyzji sędziowskiej, to następuje procedura protestu, ale to o tym może w innej audycji, a tutaj nic takiego nie zostało zgłoszone ani do organizatora, ani do sędziego głównego, czyli do mnie, więc mi się wydaje, że nie ma o czym mówić. Piotrek, czym się sugerowałeś, kiedy przerywałeś ten pojedynek? No tym się sugerowałem, że tak jak właśnie Czarek mówi, pozycja mocno dominująca, ciosy bardzo, to prawda, że tam co drugi wpadał na gardę, ale nie wszystkie wpadały na gardę, bo niestety po walce kilka guzów na głowie było, więc tutaj tak, pozycja mocno dominująca, bardzo, bardzo mocne ciosy i tak, ja mówię raz, broń się. Mówię drugi raz, zacznij się bronić, bo przerwę walkę zawsze tak mówię, mimo że jeszcze nie chcę tej walki przerwać. Drugi raz mówię, broń się, bo przerwę. No niestety jedyna odpowiedź to jest co czwarty łokieć, jeden łokieć w udo. I tak samo właśnie Pomocka miał pretensję, że ale przecież ja go biłem łokciem w udo. No kurczę, no dostajesz łokcie na głowę, tam na trzy jeden wpada czysto na głowę, a ty na raz na cztery łokcie, czy raz na pięć bijesz łokciem w udo. No, nie, no bardzo, bardzo inteligentna obrona. Druga sprawa taka, czy to jest na gardę, czy to nie jest na gardę. Tych łokci było tam naprawdę dużo i tych ciosów, i czy to jest na gardę, czy nie. Teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że gościu wyprowadza jakieś dwa ciosy i nagle zostaje zasypywany gradem uderzeń. I oczywiście zasłania głowę tak, że to wszystko spada na ręce. I teraz tak, czy
mamy pozwolić na to, żeby przez 4 minuty był bity po prostu na gardę i nie odpowiada zupełnie nic. No, odpowiedź się nasuwa sama, tak? Inteligentna obrona, chęć zostania w walce. No jeżeli ktoś nie ma pomysłu, nie ma. Tam był bardzo ciasno zapięty trójkąt na biodrach i nie było szans zrzucić rywala z siebie, więc można zostać było tylko i wyłącznie w żuju i po prostu, nie wiem, myśleć, że może zmęczy się biciem, no ale to nie jest film Rocky, to jest prawdziwe życie, my musimy dbać o ich bezpieczeństwo, więc mówię, po trzech komendach broń się, kiedy zawodnik absolutnie nie robi nic, żeby mi pokazać, że on chce się bronić, no to niestety, no to czy to są trzy w gardę, czy cztery w gardę, a jeden w głowę, no to taką walkę po prostu trzeba przerwać. Ja myślę, że Tomasz Zimoch by się nie powstydził dzisiejszych twoich porównań, Piotrek, naprawdę jestem z ciebie dumny. Ja w pierwszej chwili, znaczy inaczej, ja nie oglądałem tej gali na żywo w hali z wami, bo byłem w tym czasie w Zagrzebiu i razem z całą polską ekipą oglądaliśmy X-Cage na pierwszym piętrze hotelu Sheraton. Było nam bardzo przyjemnie. W pierwszej chwili powiedziałem, siedziałem akurat z Pawłem Kowalikiem, rozmawiałem i mówiłem o tym, że powiedziałem, że oj, chyba się pośpieszył Piotrek Michalek. Paweł Kowalik od razu powiedział, że nie, że jest bardzo dobre przerwanie, bo chłop się w ogóle nie bronił. No ale rzeczywiście jak zacząłem powtórkę, to przyznałem rację, że to przerwanie było dobre, bo te ciosy, mimo że większość, znaczy raczej połowa wchodziła, połowę nie, ale rzeczywiście tam nie było żadnej inteligentnej obrony, także również się zgadzam z tym przerwaniem i gratuluję słusznej decyzji, Piotrek. Ostatni temat dzisiejszej audycji to niestety najsmutniejszy temat, czyli Total Extreme Fighting Dublin i pierwsza od 1998 roku śmierć w europejskim MMA. Nie wiem, czy jest dostępny jeszcze filmik z tej gali, z tego co pamiętam, znaczy udało mi się raz obejrzeć ten, który był dostępny. Powiedzcie, czy wy znajdujecie jakiekolwiek znamiona tego, że ten pojedynek został źle przerwany, albo że jakaś wina leży po stronie sędziego? Czarek. Nie widziałem całego pojedynku, widziałem końcówkę i przerwanie. Po pierwsze, znaczy no może nie, ale nie widzę tam żadnego błędu sędziego. Widziałem kilka czy kilkanaście pojedynków, które były przerwane, nawet powiedzmy jeszcze bardziej przeciągnięte, gdzie tych czasów chodziło więcej, także tam błędu sędziego nie dostrzegłem. Na pewno. I to jest najważniejsze, że to jest wielka tragedia przede wszystkim dla rodziny tego zawodnika, w drugiej kolejności gdzieś tam dla środowiska a gdzieś tam też dla tego sędziego, który sędziował w środku, pomimo tego, że nie popełnił żadnego błędu, no to świadomość tego, że brał jak gdyby, że prowadził pojedynek, w wyniku którego ktoś tam stracił życie, jest na pewno straszna. Więc tutaj sytuacja jest dosyć jasna, aczkolwiek, jak powtarzam, no jest to tragedia na pewno i to wykracza jak gdyby, no już oczywiście, to jest oczywiście wykracza poza jakieś tam ramy sportu i taka życiowa tragedia, że młody człowiek, który realizował swoje marzenia i swoją pasję, niestety stracił życie i to bez jak gdyby niczyjego błędu i tak dalej. No, jeżeli, nie wiem, dla osób wierzących być może to także tak miało być i tyle. No jest to tragedia i nic więcej już nie, jak gdyby nie będę dodawał. No jeśli chodzi o mnie, nie widziałem, ja tylko czytałem właśnie, że były jakieś sytuacje, kiedy można było tą walkę przerwać, czy że powinno się tą walkę przerwać. Niestety nie znalazłem zapisu całej walki, bo to już zostało usunięte. Jest tylko właśnie ten fragment końca i samo przerwanie. I tak jak mówi Czarek, no w tym, co tam zobaczyłem, w samym tym fragmencie nie doszukuję się absolutnie żadnej winy sędziego. Nie wiem, jak to tam wyglądało wcześniej, bo niestety ten zapis jest niedostępny. No i więc ciężko mi jest też to, na pewno duża tragedia, gdzieś tam cofnie troszeczkę ten sport do tyłu. No generalnie ciężko też będzie się pozbierać sędziemu, ciężko będzie się pozbierać zawodnikowi, który stoczył walkę.
z tym chłopakiem, który niestety zmarł, więc duża, duża tragedia. No, nie widziałem całej walki, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. No, ja tylko wiem, że tam było jakieś skomplikowane złamanie nosa, gdzieś tam jakieś bardzo obfite krwawienie i jakiś też krwotok wewnętrzny, coś. No, no. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że właśnie przerwałem walkę, była troszeczkę podobna, przerwałem walkę, ponieważ był bardzo mocno złamany nos i w momencie, kiedy ten zawodnik, on był z Litwy bodajże, bił się z jakimś chłopakiem z Polski, nie pamiętam nazwisk, naprawdę tych walk mam dużo. I była taka sytuacja, że tak mu strasznie złamał tego nosa, że po prostu lało mu się bardzo dużo krwi, ale dopóki oni stali, dopóki ten z rozbitym nosem był w żółwiu, czyli ta krew mu swobodnie wypływała z tego nosa, to ja tej walki nie przerywałem. Tak, no złamany, czekamy do przerwy, zobaczymy co tam powie lekarz i w ogóle. No niestety, kiedy była taka sytuacja, że chłopak ze złamanym nosem został odwrócony na plecy i ja zauważyłem to dwa razy i za drugim razem przerwałem taką walkę, zauważyłem to dwa razy, że on po prostu będąc na plecach ma tak obfite krwawienie z tego nosa, że on się po prostu tą krwią krztusił. Także napływała, nie była w stanie wylatywać mu z tego nosa, tylko on ją połykał i przyjmując ciosy gdzieś tam, jak wdychał powietrze, też się krztusił. Ja się po prostu bałem, że on mi umrze, że on się zakrztusi własną krwią, więc po prostu więc walka została przerwana. Wszedł lekarz, powiedział, że no dobra, no z nosem nie jest najgorzej, ale to krwawienie, ale ja powiedziałem, że ja tej walki już nie puszczam i tą walkę przerwałem. No, naprawdę widok dla mnie, osoby, która stała centralnie nad tym człowiekiem, który leży na plecach i widzę, że on połyka własną krew i nią się krztusi, jest po prostu straszny i nie chciałem tego widzieć już w drugiej rundzie. Nie chciałem podejmować ryzyka, że komuś może się coś naprawdę, naprawdę niedobrego stać ze zdrowiem i po prostu taką walkę przerwałem. Nie wiem, jak ta walka wyglądała cała od samego początku, bo tak jak mówię, tego zapisu niestety nie ma, więc nie wiem, co mam też powiedzieć tutaj o tym sędzim, który to sędziował. Ten kawałek, który jest dostępny w internecie, no tam nie mogę się niczego doszukać, tak? Jakiegoś wielkiego błędu, który by zwiastował to, co się stało niestety później, tak? No. Ale naprawdę trzeba uważać i to wcale na... Uwierzcie mi, że sędziowanie w środku, ktoś mi kiedyś powiedział, że co wy tam robicie, wy tylko mówicie start, stop i podnosicie czyjąś rękę. To naprawdę to tak nie wygląda i są sytuacje, kiedy naprawdę mamy zimny pot na plecach, kurczę, i czujemy, że od nas zależy naprawdę, naprawdę czyjeś zdrowie, a nieraz i życie. Także No, trzeba mieć oczy dookoła głowy, trzeba na wszystko uważać i przede wszystkim zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Piotr Michalak swoimi kwiecistymi mowami przedłużył tę audycję do ponad godziny, więc mam nadzieję, że przez to przebrniecie, bo naprawdę warto. Dzisiaj poruszaliśmy wiele ciekawych tematów. Przy mikrofonie byli Piotr Michalak. Dziękuję bardzo, pozdro Pitbull. I Cezary Wojciechowski. Dziękuję. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, tragicznie zmarły zawodnik, nazywał się João Carvalho, ma 28 lat, także niech spoczywa w pokoju. Dziękuję bardzo za audycję, pozdrawiam Manto. I Dominik Durniat, a to było kolejne 30-27.